Тирасполь, южный город над рекою. В нем учимся работать и мечтать. Судьба его нам стала не чужою. Так хочется, живя в нем, созидать. Zaczyna się nasza wyprawa do Naddniestrza na lotnisku Chopina. Długo się przygotowywaliśmy, czekaliśmy na ten moment. Za chwilę wsiadamy w samolot do Kiszyniowa, a co będzie dalej, nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy zupełnie, czego oczekiwać od kraju, który nazywany jest Koreą Północną Europy. Jeszcze dzisiaj dotrzemy na granicę mołdawsko-naddniestrzańską, granicę, która podobno nie istnieje. A na razie czekamy na nasz lot i zaczyna się nasza naddniestrzańska przygoda. Naddniestrze jest separatystyczną republiką, która oddzieliła się od Mołdawii po rozpadzie ZSRR. W wielkim skrócie, mieszkańcy Naddniestrza byli zdecydowanie bardziej zrusyfikowani i związani z tradycją radziecką niż porumuńscy Mołdawianie. Z tego powodu w 1992 roku wybuchła między tymi państwami wojna, pod koniec której na teren Naddniestrza wkroczyły rosyjskie siły stabilizacyjne. Tak zostało już do dziś. W wojnie tej zginęło około 1000 osób z około 500 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, powstałe państwo uznają jedynie samozwańcze republiki Abchazji i Osetii, które mają w Naddniestrzu swoje ambasady. Nie uznaje go jednak żadne państwo członkowskie ONZ. W 2013 roku PKB per capita w Naddniestrzu wyniosło 2076 dolarów amerykańskich. Jest to mniej więcej poziom Kenii lub Papui Nowej Gwinei. Naddniestrzańska Mołdawska Republika posiada bardzo rozbudowane i zagmatwane prawodawstwo. Mimo, że wiele opinii o atmosferze strachu i terroru w Naddniestrzu, jakie krążą po internecie, zdaje się być przesadzonych, tak niewątpliwie należy bardzo uważać na to, co i jak się robi. Nawet jeśli wydaje się nam to być zachowaniem normalnym i niegroźnym. Mowa tu zwłaszcza o filmowaniu i robieniu zdjęć. O czym zresztą przekonaliśmy się na własnej skórze. Sami Naddniestrzanie nie byli do końca pewni, co można fotografować, a czego nie. W Tiraspolu. Znamy chwilę, kiedy wokół nikogo nie ma, kto mógłby się zdenerwować na nasze nagrywanie. Ale już widziałem, że ktoś z okna patrzy na nas, także lepiej... A czy jako Polka jesteś dumna w ogóle z Naddniestrza? Cieszysz się, że możesz to Naddniestrze pokazać? Czujesz coś takiego, że to jest fajne? Że... Oczywiście, bo gdzie tak jeszcze tolerują i lubią Polaków, jak nie w kraju, w którym wielonarodowość, ta właśnie filoksenia, jest taką w ogóle mile widzianą. I to jest fantastyczne, że każdy może czuć się tym, kim jest. Że mam paszport naddniestrzański, w którym jest wpisane, że jestem Polką i to jest raczej nie to, co odróżnia mnie od innych, a to jest właśnie, że no jasne, że to odróżnia, ale raczej to jest jak na przykład nazwisko. Czyli to jest część twojej tożsamości. No oczywiście. Oprócz polskości jest też naddniestrzańskość, trudno to wymówić, tak? No, oczywiście. A Tiraspol jest miastem, które warto pokazywać? Czy Tiraspol jest atrakcyjny? No po pierwsze to jest stołecznym miastem, po drugie tu jeszcze sporo jakichś pomników, tu jeszcze można poczuć historię, zobaczyć historię nie tylko Związku Radzieckiego, a również czasów Imperium Rosyjskiego, bo na przykład Tiraspol był zbudowany jeszcze Katarzyną II Wielką, przez nią. No i sama nazwa na przykład Tiraspol pochodzi z greckiego, też o czymś takim no, korzeniowym pachnie, nie? A są jakieś ślady polskości, bo są Polacy w Tiraspolu, czy nie? No są, ale nie mają na przykład tak jak raczej na północy, jest wspólnota polska, ale... Jest też parafia w Tiraspolu, która działa tak katolicka, tak? Tak, która jest gdzie też proboszcz jest z Polski, drugi ksiądz też jest z Polski, więc spotkać Polaków na Naddniestrzu nie jest tak ciężko. I łączymy to z kościołem, tak? Bo gdzie Polacy, tam kościół katolicki, tak? Jak najbardziej, właśnie przez księży. Polska tożsamość mogła być rekonstruktowana odnownie.
Przeważającą religią w Naddniestrzu jest prawosławie. Władza, przynajmniej oficjalnie, nie utrudnia funkcjonowania związków wyznaniowych. Trudno jest uzyskać statystyki dotyczące wyznań w Naddniestrzu. Wiadomo jedynie, i są to źródła internetowe, że spośród około 150 zarejestrowanych organizacji religijnych, jedynie 6 stanowią organizacje katolickie. Kilkoma parafiami katolickimi w Naddniestrzu kierują polscy misjonarze ze Zgromadzenia Sercanów. Kończąc naszą podróż po Tyraspolu, po stolicy Naddniestrza, doszliśmy do pomnika poległych w wojnie naddniestrzańskiej. Co widać za mną, pomnik odnosi się do lokalnych bohaterów, którzy walczyli z Mołdawią w latach 1990-1992. Poznaliśmy zresztą człowieka, który opowiadał o wojennych losach swojego ojca. Wojna o niepodległość, o tożsamość Naddniestrza tutaj jest podstawowym chyba elementem budowania właśnie naddniestrzańskości. No i oczywiście to wszystko jest w wielce sowieckim stylu. Jest sowiecko, ale nie rosyjsko, bo tutaj mowa o walce o Naddniestrze. I myślę, że jesteśmy przed pomnikiem, to się nazywa mauzoleum wojny, o której praktycznie nikt nie wie. Bo myślę, że w Polsce świadomość tego konfliktu i tej wojny, która ukształtowała częściowo niepodległe, czy uznawane Naddniestrze, jest mała. Możliwość przebywania obcokrajowców na obszarze Naddniestrza jest znacznie ograniczona. Nie jest problemem przejechanie przez ten kraj lub pobyt w nim przez kilka godzin. Jeśli jednak chcemy zostać tam na dłużej, konieczne będzie zameldowanie się, co w praktyce oznacza, że musimy wskazać osobę, u której będziemy przez ten czas przebywać. Należy jednak przyznać, że choć procedury graniczne są dziwne, na przykład skanowane są nasze paszporty, a wielu mógłby pewnie przestraszyć widok wojska czy opancerzonych transporterów w okolicy przejścia, to miejscowa policja nie stwarzała nam żadnych problemów. Wręcz wydawało się, że jesteśmy im zupełnie obojętni. Produktem eksportowym Naddniestrza jest klub piłkarski Sheriff Tiraspol, który, co ciekawe, występuje w Lidze Mołdawskiej i często sięga po jej mistrzostwo, występując później w europejskich pucharach. Stadion Sheriffa i jego otoczenia to swoista enklawa europejskości w Naddniestrzu. W Naddniestrzu nie istnieją karty SIM. Nasze telefony również tam nie działały. Naddniestrzanie, którzy chcą posługiwać się komórką, mogą kupić sobie dowolny aparat. Muszą go jednak przeszyć do standardu CDMA, czyli zanieść do biura interdniestr.com, jedynego w kraju operatora telefonów komórkowych. Może ciężko w to uwierzyć, ale po takiej operacji numer telefonu zostaje związany z konkretnym aparatem, który, choć nadal ma fizycznie slot na kartę SIM, nie zadziała już w sieci GSM. Tak, bo te ziemie zawsze były na terytorium Rzeczpospolitej, to było do pierwszego rozbioru. I to było tak, że te ziemi były wydzielone księdzu, który miał nazwisko Walderysiewicz. A te ziemie były pod władzami księcia lubomirskiego, Józefa. I on właśnie tą ziemię darował temu księdzu na własność. I on wtedy sprowadza tutaj te rodziny. I teraz tak, takie wersje, że po prostu sprowadza tutaj ci, którzy uciekali od powstania i nadaje im po prostu nazwiska. I teraz przeważają, tutaj u nas tak jest, że przeważają przeważnie takie 5 takich nazwisk. Olejnik, Krosiany, Pochrebny, Cyran. Także te nazwiska im dał i oni tutaj pozostali. Powstała ta nazwa księdzowa, bo ją założył ksiądz, czyli była księdzowa. A już władze sowieckie, kiedy przyszli tutaj, zmienili nazwę na Swoboda Raszków. Czyli też tak jak swobodni z Raszkowa, którzy tutaj mieszkali i tutaj żyli. Że wolni po prostu, wolni, tak? Wolni, dlatego swobodni. Czyli nie musieli płacić tej dziesięciny, która wtedy była. Trzymali sady, pszczoły, czyli zajmowali się tym, co po prostu dawała im ziemia. Jak byliśmy na cmentarzu i widzieliśmy groby, to te nazwiska też, o których pani wspomniała, właściwie wypełniają cały cmentarz. Czyli ci ludzie się zachowały, się właściwie te same rodziny tutaj od pokoleń, w większości się nie zmieniła ta struktura, tak? Tak. Czyli jeżeli ktoś słyszy jakieś inne nazwisko, czyli to tutaj ktoś się ożenił, tutaj przyjechał, a tak to przeważnie wszyscy noszą te same nazwiska. I stąd też ta przewaga katolików, tak? Bo tutaj właściwie prawie wszyscy katolicy, jest tylko mała wspólnota prawosławnych. Prawosławnych, tak. No bo to tak też może i do tej pory u nas pozostało, że jak Polak, no to katolik. Wojna była, to nasi chłopaki byli u polskiej armii. Nas duże ludzie wierują w nas,
używała, to ksiądz wił z tej wsi. To jest parafia nasza świętej Marty, gdzie ostatnią, gdzie regularnie jeszcze jest odprawiana msza święta w języku polskim. Gro modlitw prywatnych, które wiernie odmawiają przed mszą świętą lub po, są odmawiane ciągle w języku polskim. Z 6 lat prowadzę szkołę ewangelizacyjną, w której bardzo dużo uczestników pochodzi właśnie z tej miejscowości. W tej chwili akurat może widać większą ich aktywność, bo jutro mamy odpust świętej Marty. Dużą potrzebą dla parafii, tak szerzej rozumianej, wodociąg. Konieczność budowy wodociągu, bo często brakuje wody, a jeżeli nawet ona jest, jest to woda bardzo słabej jakości. Ciągłą potrzebą jest w naszej działalności właśnie nasze przedszkole, nasz żłobek, który właściwie prowadzimy, który jeszcze w tym roku i w przyszłym, 19, ma zagwarantowane finansowanie, a z 1 stycznia 2020 roku dotychczasowy sponsor wycofuje się z jakichkolwiek projektów tutaj w Mołdawii, w Naddniestrzu. No i mamy rok czasu, trochę więcej niż rok czasu na znalezienie jakiegoś strategicznego partnera dla przedszkola, które jest bardzo ważnym socjalnym projektem dla całej tej społeczności, jak i naszej parafii.